No witam, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony wujek Manek, a to jest kolejny odcinek z Cyberpunka, widzowie. Zaraz panam pogadamy, poczekajcie. Przywitam się tylko z widzami. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Ogólnie to, widzowie, na początku każdego filmu proszę zostawić suba, łapeczkę w górę, komentarz, będzie mi naprawdę bardzo... Panam, dajesz się w końcu przywitać czy nie? Zostawi łapeczkę, komentarz, wbicie na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu, a teraz już pogadamy z tą pana, bo ona jest taka niecierpliwa. I ogólnie, widzowie, po tej misji, jak ją już wykonamy, pójdę do Wiktora, bo tutaj mam zadanie takie jedno, tylko muszę to znaleźć. Oddam ci, zawsze ci oddaję, mamy tyle pieniędzy, oddamy mu ten dług po prostu i jakieś tam wszczepy sobie zainstalujemy przy okazji, jakieś bronie nowe, bo te bronie, które mam, to są takie do kitu, że... A teraz pogadajmy. Przykro mi z powodu Skorpiona. Nie musiałaś zabijać pilota. Skorpion i reszta... Żałuję, że nie zjawiłyśmy się wcześniej. To byli świetni ludzie. Najlepsi. Nie musieli tu dzisiaj zginąć. Powinnam była go powstrzymać. Próbowałem. Ciebie też by nie posłuchał. Nigdy... Uparty sukinsyn. Słucham. Skoro byłyście w okolicy, to pewnie też z powodu tej afałki. Potrzebujecie czegoś? Tak, pasażera. Muszę dotrzeć do człowieka, którego przewozili w tej afałce. Pilot mówił, że pojechali na zachód. Tak, zabrali go ze sobą. Naszymi wozami. A pilot mówił prawdę. Tam jest stara stacja. Pewnie szukają sposobu na zawiadomienie centrali. Czyli to wyście jej przygrzali z EMP? Próbowałyśmy was ostrzec, ale nie byłyśmy w stanie się z wami połączyć. Wszystko przez nas. To co teraz, Bi? No, musimy dorwać się. Pojadę za nimi i zostań z Mitchem. Muszę dorwać Hermana. Pomożesz mi? Dobra, no i co teraz wybrać? Zamurowało cię? Ej, spokojnie! Wiem, że straciłaś przyjaciela, ale nie musisz się na mnie wyżywać, dobrze? Panam, słuchaj. Wiem, że to nie najlepszy moment, ale ja muszę dorwać Hellmana. Obiecałaś mi pomóc, to wciąż aktualne? Ja zawsze dotrzymuję słowa. No. Dorwę tych skurwysynów. Jedźcie, zwołam ekipę. Zajmiemy się tu wszystkim. Zostawimy ci mój wóz na wszelki wypadek, tylko pilnuj działka, bo czasem się zacina. A my weźmiemy motocykle. Jasne. Ogólnie to mam pytanie. Jeśli dotarli do tej stacji, to pewnie czekają tam na swoich. Lepiej się pośpieszcie. Dobra. No. Odbierzesz ten wóz, prawda? Obiecuję. Widzowie, ogólnie to panom została... Ona jest postrzelona i nic jej nie jest. Dobra, bierzmy się do roboty. Mam nadzieję, że znasz drogę na skróty. Mhm. Zbiera się, dobra. Dosiadamy. A ten, no... Fajna bryczka. Fajnie mruczy. Co jest? Panam, co ty robisz? Tak dobrze cię znał? Być może lepiej niż ja siebie. Mówił, że jak już będę miała dość miasta, to zgarniemy jakiegoś kampera, nakupujemy żarcia w puszkach i pojedziemy nad Crater Lake. Masz ochotę? Słyszałam, że pięknie tam jest. I że na dnie podobno wciąż leży wóz Ryana Dimera. No, tego korpa, który zakosił jakiś prototyp. Militechowi chyba. Nie pamiętasz? Ścigali go przez trzy... Jak tam panam? Bo mi się fajnie jedzie. O kurde. A na jednym kole da się? O tak, na jedno koło. Myślę, na jedno koło, wi. Stracił kontrolę nad wozem. O, shit. Się utopił, to się udusił. Ojebana. No, niestety. Niestety, panam, wszystko jest takie, no... Nie będę przeklinał, widzowie. Niech ona tylko przeklina. Ja nie będę przeklinał. Ja nie mogę przeklinać w filmach. Bo potem mi piszecie w komentarzach. Melek, ale ty nie przeklinaj na tych filmach! Ubezpieczam cię. Ubezpieczasz mnie? Drony, patrole, rozstawili się tutaj. O nie. Widzę. Elmana pewnie trzymają mnie pod kluczem. Ale wi, dystrybutory są w niezłym stanie. To mi nie wygląda na nieczynną stację. Sukinsyn mogły wezwać transport. Zorientujemy się, szybko. Ale skąd tyle tego tutaj? Dostań się do budynku stacji benzynowej. Czemu muzyka się włączyła? Ktoś mnie widzi. Ej. Ej, uważaj, dobrze? A więc, gościu. Ale to mamy się siłą dostać, czy jak? Mam pomysł inny.
Panan, osłaniaj mnie. Nie wiem, czy ten pomysł wypali, bo moje pomysły są ostatnio bardzo słabe. No właśnie o tym mówiłem. Wozy nomadów. Tak, poznaję. Klanowe. Dobra, widzowie, jestem... Nie gadaj, że nie mogę wejść do środka. Ulala! Aha! Nie wyjdziecie z tego żywi, chujki! Co to jest? A ty zwierzyczka. Wyłącz. Dobra, kurde. Czekaj, byczku. Zwalcie. Nie mogę wyjść. O. Dron? Nie ma problemu. O kurde. Nie mogę wejść do środka. Pan nam pomóc. Pomoc. Pomóc. Dobra. Oh shit. Dawaj, zwalcie mu. Dobra, nie ma problemu. Kurde, nie mam pamięci. Weź tym dronem i stąd spadaj, dobra? No elegancko. A mogę coś sprzedać. Poczekaj, byczku, bo sprzedam coś. Dobra, widzowie, posprzedajemy przy okazji. No jak już tu jesteśmy, to możemy sprzedać, nie? To sprzedam, 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 to sprzedam. Lala, ile strojów. No. Wyłączysz się? Dziękuję. Przesuń tą. O tak. Gdzie jest Hellman? Wychodź! Kurde, same wieżyczki tu mają gnoje. Co jest? Ale ty tak na plecki? W plecki mnie atakujesz? Nieładnie, byczku, nieładnie. Dobra. Coś jest nie tak. No nie gadaj, byczku. Ej, on ma... Dobra, leży. Tu się mogę podłączyć, jak? Nie. Dobra, widzowie, idziemy tutaj. Nie strzelaj. Nie mam broni. Co jest, kurde? Marty. A to moja stacja. Pierdolone korpy wjechały tu jak do siebie. Zajęli wszystko. Mnie zaprosili tutaj i zatrzasnęli drzwi. Nie wyglądasz na przejętego. Powiedzmy, że to nie moje pierwsze rodeo. Za każdym razem pył opada, problemy znikają w ten czy inny sposób, a ja... Ja otrzepuję gacie i wracam do roboty. Widziałeś Hellmana tutaj? Przywieźli ze sobą człowieka, którego szukam. Cywil. Musiałeś go zauważyć. Ślepy nie jestem. Gdzie go trzymają? Stary warsztat. Na górze jest służbówka, tam go pewnie zadechowali. Dzięki. Lepiej się stąd nie ruszaj. Nie zamierzam. A pozwolisz, że się podłączę? Wiem, gdzie trzymają Hellmana. Idę tam. Daj się podłączyć, a tu? No co, nie chcę z tym gościem gadać, tylko chcę się podłączyć tutaj. No kurde. Dobra, widzowie, idziemy. Komponenty. Wezmę sobie to. To cudo takie. Jest tam? Ja, jesteś tam czy nie? Zrobimy mu. Przegrzanie. He, włamanie do sieci. Dobry jesteś. Dobra, on tu będzie. Ja sobie tutaj zbielę przy okazji wszystko. Kto cię przysłał? Witam!
Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem, czy... Już nie ma gdzie uciec. Już nikt mu nie pomoże. Żałosny szczur. Ucisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. Uderz. To nic osobistego. To nic osobistego. O tak. Miałaś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Hellmana. Racja. Zadzwonię do niego. Zadzwoń. A, ja muszę zadzwonić, dobra. Takemura! Spotkajmy się. Tylko pamiętaj, masz Hellmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postaraj się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Bo miał w tym... Czemu? Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Takemura, odbieraj. Takemura, mam dobre wieści. Dorwałam Hellmana. Żyje? Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motel. Przyjadę tam. Przetrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Dobra, bierzemy go. Wi, masz tyle siły? Trzeba go zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. Racja. Oho, coś przyjechało tutaj. Co się dzieje? Wygląda na to, że twoi nowi przyjaciele się zjawili. To... Aha! Siema! Wrzuci się go na motocykl. O, niezła! Niezły klan tu przyjechał. Leż grzecznie. Kawaleria przyjechała. Mitch zgarnął kilku aldekaros. Jest czysto. Kilku. W drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. W ogóle to... Co chcesz z nim zrobić? Muszę zadać mu kilka pytań. Muszę mu zadać kilka ważnych pytań. No to mam nadzieję, że dostaniesz kilka ważnych odpowiedzi. Sol. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie. Dzięki Vi i Panam. Obie ratowały mi dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Może mogłabym jakoś pomóc. Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? Vi, powiedz mu! Dzięki za wsparcie. Naprawdę nie jest wina panom. Ostrożnie, jeszcze nie jesteśmy znajomymi. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Panam mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta AV-ka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią. Taka jest prawda, Sol. Gdy jesteś Aldecaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Być może Panam musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldecaldos. Kurwa. Co wy tu robicie? Nie przejmuj się. Nie przejmuj się, Solem. Przejdzie mu. Mam to gdzieś. Ale on nie ma cię gdzieś, Panam. Jak tylko dowiedział się o wszystkim, kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś ci się stanie. To on... Może wam chwilowo nie po drodze, ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. Tylko czy ja wciąż należę do tej rodziny? Wiesz, że tak. Wróć do nas. Przemilczy to. Rozumiem. Vi, przepraszam za tę scenę. Sama widzisz, trudne to wszystko. Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? No, postaram się. To chyba wszystko. Do następnego. Nadlatują! Macie minutę. Zwijamy się. Do następnego. I dbaj o motocykl Skorpiona. Jest twój. Ulala, dziękuję! Ładuj tego Hellmana na ten wóz i lecimy do motelu. Aha, dobra. Szybko poszło, widowie. Kurczę, ale trzeba do Wiktora się udać w końcu. Trzeba zrobić jakieś edycje wszczepy i wiecie, o co chodzi. Dobra, pogadajmy z nim. Hej, co tam, byczku? Hej. Się obudził od razu. Jesteśmy? Motelu na zadupiu. W motelu na zadupiu. Co ty na to? Jakimś
konkretnym zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Nie ma żadnej oferty, byku. Nie zrozumieliśmy się. Nie ma żadnej oferty. To czego chcesz? Twój tech usiłuje mnie zabić. A jestem pewna, że nie tak go reklamujecie. Skoro mam się bawić w dział skarg konsumenckich, muszę znać więcej szczegółów. Mam w głowie konstrukt Johnny'ego Silverhanda. I raczej mi to nie służy. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Ukradłam. Ukradłam go Yorinobu Arasace. Na zlecenie kogoś, kto potem zostawił mnie na lodzie. I zdecydowałaś, że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie. W sumie to nie był taki zły pomysł. Bo dzięki temu, kiedy dostałam kulkę, konstrukt mnie zrestartował. Zawsze wiedziałem, że plan Yorinobu źle się skończy, ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. Unikatowy tech Arasaki chodzi sobie jak gdyby nigdy nic po ulicy. Musisz mi usunąć ten biochip z mojego systemu, rozumiesz? Helmagie! John, weź mu sztel w kulkę w głowę. Dobra? Weź tą swoją fajną broń, wyciągnij. Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... świadomy? Agresywny. To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Ja to mam szczęście. Okej, twój tech działa, gratuluję. A teraz go usuń. O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Nie ufam ci na tyle. Zaraz, zaraz. Moment, dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałaś? Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. Okej. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. A co Johnny, jak on cię zobaczy? O kurwa! Co? Co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. O, jeszcze tego brakowało, żebyś była jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji. Gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap? Co dokładnie się ze mną dzieje? Jak to? Ostatni etap, bezboleśnie! Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. Leży teraz na łóżku, teraz wstał. Jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłaś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk. Terrorysta. I samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wodę z mózgu? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślała o klinicznej izolacji. Johnny przynajmniej nigdy się nie zeszmacił jak ty. O tak, daj mu Johnny tak. Przynajmniej nigdy się tak nie zeszmacił jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Proponował już, że przejmie twoje ciało? Tylko na chwilę? Nie. A zgodziłabyś się? Johnny! Żartowałem, ale uważaj, on cię zaraz przegada.
Dobra, dość tego. Dobra, dosyć. Kulka w głowę? Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb! No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Spróbuję to trochę za mało, byczko. Spróbuję to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś chciał się wkupić do Chińczyków. Moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz w głowie? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Kurwa, zapomnij o Kang Tao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. O, Takamura. Takamura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłam. Schematy relika. Oho. Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Nic z tego nie rozumiem, dokładnie. Nieautoryzowany dostęp. Saburo Arasaka. Jest twój, zostawię was. Okej, jest twój, zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Wiń. Zapamiętam to. Strasznie tu gorąco. Napiłbym się czegoś. Wi nie dała ci nawet szklanki wody? Co za nieludzkie metody. Ze mną odebrać. O nie. Dostaniesz cały ten. Widzisz? Ja pierdolę, popatrz na to. Johnny, nie świruj. Co się ze mną dzieje? Znaczy z Wi. Omega Blocker. Trzymaj się na razie. Jaki... Co? Jesteś tylko żałosną, drobną złodziejką. Jesteś tylko żałosną, drobną złodziejką. Wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję się rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Jesteś prostą dziewczyną z Haywood, która chciała spróbować sił poza swoim podwórkiem. I nagle okazało się, że jedyne, co robisz dobrze, to okradanie kosiarzy. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Wkurza mnie to. Boję się, że przestanę być sobą. Boję się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktowała jak swoje własne. Kurwa! Jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Deshaunowi. Jak żyje się w moim ciele? Czego ode mnie chcesz? Powiedz, czego ode mnie chcesz? Ale tak naprawdę. Musisz mi pomóc załatwić porachunki za Arasaku. Tylko tyle. Jasny cel. Tak jak mój. Myślę, że zawsze musisz mieć jakiegoś wroga. Po prostu nie możesz znieść bezczynności. To jak? Gotowa? Chcesz dokopać Arasace, ja nie chcę umrzeć. Wygląda na to, że oboje mamy jasno sprecyzowane cele. Na dodatek zbieżne. Ty potrzebujesz dotrzeć do Mikoshi, żeby się uratować. Ja, żeby je zniszczyć. A ty znowu swoje. Chodźmy do Mikoshi, zastrzelmy system. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę i powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć? Jasne. Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi. Do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Masz rację. Jeśli się dobrze zastanowić,
To możesz mieć rację. Tak jest. Gówno wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wymknął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami... Johnny, trzeba się zbierać. Musimy się zbierać. Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Johnny... Kurwa! Jeszcze nie rozumiesz. Ale przyjdzie na to czas. Dobra, wszystko wiemy. Pogadaliśmy. Spotkaj się z Takamurą. Widzowie, nie teraz. Teraz jest bardzo ważna misja. Odbierz on tranek. O, to też możemy od razu. Ale pierwsze jedziemy do Wiktora. Kto wie, tutaj gdzieś pewnie będzie jakiś teleport. O, jest tutaj. Spłać dług za... Dokładnie tak. Lecimy do Wiktora, widzowie. Miejsce docelowe. Gdzie jest mój kochany Wiktor? Tu jest. Szybka podróż, widzowie. Musimy oddać mu w końcu ten dług. No i oczywiście jakieś wszczepy od razu sobie zrobić przy okazji. Mamy trochę tych pieniędzy. Bo coś tam ogarniemy. Może jakieś bronie. Może jakieś celowniki. Wiecie, o co chodzi. O, wiecie, na pewno o, wiecie. Dobra, idziemy. Hej, myślę o tym wszystkim, o tym napięciu Soulem, o Michu, o Skorpionie. Ok. Dobra widzowie, idziemy. Idziemy do Wiktora. Można i tak. Witam, witam cię. Zapiszemy sobie przy okazji. Witam cię, Wiktor. Wreszcie udało mi się zgromadzić tyle pieniędzy, żeby cię spłacić. Zatrzymaj je póki co. Tobie będą bardziej potrzebne. Nie zabiorę ich ze sobą do grobu, Wiktor. Bierz. I dziękuję, że tak długo pracowałeś dla mnie za darmo. Od czego ma się przyjaciół? O tak. Chcę zmienić wygląd. Zastanawiam się nad wymianą wszczepów. Myślałam o wymianie cybernetyki. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się. Ulala. No i co mi tutaj? Dobra. Ogólnie tu nie ogarniam tutaj, ale... Ulala. Ale co to oznacza? Kurde, co ja zrobiłem? 18, tu jest jakieś 5. Dobra, co to jest? Pamięć cyberdeku. Kurde, widzowie, to jest... Ja sobie tutaj poczytam wszystko i zaraz do was wracam. Dobra, widzowie. Coś tam ulepszyłem, ale już nie mam... tych euro, dolarów. Spotka się z Takamurą. Dobra, widzowie. Jeszcze sobie zobaczę. Czy mogę tutaj ogólnie zrobić... O, jest. Kupię sobie ramiona tutaj. Szkielet sobie też ulepszyłem. No i skórę sobie ulepszyłem. No ale niestety mam już 14 tysięcy tylko tych euro, dolarów. Ogólnie to nie wiem jak... Ramin snajperski się przyda. Dobra, może być i tak. Tylko nie wiem jeszcze jak... Jakieś celowniki. Jak to tutaj... jak to ulepszyć ogólnie? Luneta. Gdzie ja to mogę kupić? Dobra, trzymaj się. Idziemy jeszcze, mamy i mieliśmy przy okazji tutaj misję. Odbierz od netranerki hack. Dobra, to idziemy do niej. Co to za muza? Dobra, widzowie, idziemy. Nie, po tej misji pogadamy. Lecimy do debug. Do baku lecimy. Ciekawe, czy ona żyje. Dobra, widzowie, dojechaliśmy. Musimy się teraz tutaj jakoś dostać. Aha, już strzelają. Ej, spokojnie, dobra? Dobra, jak się tam dostać?
Witaj. Witam. Elizabeth. Chcielibyśmy z mężem zaproponować ci współpracę w pewnej delikatnej kwestii. Czemu dzwonisz akurat do mnie? Jest jakiś konkretny powód? Zostałaś mi polecona. No ciekawe, przez kogo? Wolałabym nie mówić przez telefon. Czy możemy spotkać się, żeby omówić szczegóły? Tak, spotkajmy się. Najbardziej. Spotkajmy się. Zaraz ci prześlę adres. Do zobaczenia. Dobrze. Dobra, widzowie, wchodzimy. Witam. T-Bag przysłał mnie po program. Przychodzę od T-Bag. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś Vi? Pewnie słyszałaś, co się stało. Aha, czyli D-Bag nie żyje. Zostawiła dla ciebie demona. Prezent z zagrobu. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się. Dobra. I które to było? Ulala, co to jest? To jest to? Chyba skupiałaś, dziewczyno, że ty chcesz tyle pieniędzy za to. A jakieś coś jeszcze tutaj masz? Takie jakieś fajniejsze? O? O nie, nie mam tyle. Wybieranie haków w cyberdeku. A tutaj co się dzieje? Halo, halo. Jak to ma załaduj? Jak to ma załadować? A tutaj jest, dobra. Wgraj ujawnienie interfejsu na kamerę, by zlokalizować punkt. Podłącz się. Zhakuj go. O nie. Stoł to. Ty, udało mi się. Spotkaj się z Takamurą. Dobra, widzowie. Ogólnie to spoko. Ja się jeszcze przejdę tutaj do tego pana, co tam jest na dole. Gdzie tu było zejście? Dobra, jolo. Tak, i jeszcze tu Vi, dokładnie tak. Jak tu wejść do tego pana? O, jest tutaj on. Kosiarze bardzo wam się tutaj wyzwał. Jednym... Chcę kupić trochę nowego żelastwa. Ale proszę, kurwa, bardzo. Proszę, bardzo. Dobra, widzowie, jakiś celownik by się przydał raczej. A co tu jeszcze mamy? Poznaj plemię. To, o kurde. Ty się chyba zgłupiał, panie. Dobra, widzowie. Ale ogólnie coś jest... Ja muszę sobie zmienić przypisanie klawiszy, bo na pod C jest kucanie, skradanie i przewijanie, więc ja to muszę jakoś usunąć, żeby to nie było, żeby pod kontrolą tylko było, bo to jest lepsze. Ulala, jaki tutaj jakiś ten... I ogólnie, widzowie, ja poza odcinkiem wykonam tu jakieś... Zarobię sobie jakieś pieniążków trochę. Tu może zainstalować, ulepszyć... Dobra. Podejrzane cyberpsychozy, kontrakty jakieś tutaj powykonuję. A w następnym odcinku będziemy wykonywać kolejne wyzwania, główne misje. Tu jakieś poboczne też wykonamy. Ja się z widzowie z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcineczka. Papatki, hejo!